Cześć, witam was wszystkich, tutaj Frodo, witajcie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Resident Evil HD. Tutaj ostatnio sobie zakończyłem, tak. Jesteśmy w ogóle w innym miejscu, czy ja kojarzę to miejsce. Słuchajcie, może na początek pozdrowienia i komentarze z poprzedniego odcinka. Pozdrawiam Beatę, Becie, Krystian Walentowicz tutaj wspomniał. Pozdrawiam również, jak się jest, bo ja pytałem w poprzednim odcinku, jak jesteśmy Poison, co się dzieje. Z tego, co akurat, to akurat ci nie powiem, bo zawsze chciałem szybko się uleczyć, także, ale spoko. Natomiast jeśli Rebecca zwlekałaby z powrotem do Chrisa, znaczy w sensie, prawda, jakby ta droga się wydłużyła, to Krystian pisze, że wróciłaby do niego już martwego. Tam próbuje go podobno obudzić, płacze, nie? Także pewnie by było load, tak mi się wydaje. Co ciekawe, wychodząc z tego domku, gdzie była Lisa i wchodząc do niego ponownie, już jej tam nie było. Sprawdzałem. Aha, a ja chciałem się tam wrócić w sumie, bo tam chyba coś zostawiliśmy, nie? Jakieś takie znajdźki. No ale dobra, nieważne. Pozdrawiam, dzięki Krystian za komentarz, za wyjaśnienia. Sebastian, witaj Frodo, jak zawsze świetny odcinek. Żeś ty wariat z wężem na kozika. No właśnie się tak rzuciłem na niego, ale jakoś się udało, a na grabarza z shotguna. Easy dla ciebie za easy, normal by się przydało. Ja już w sumie też nawet nie wiem, w co ja gram, jaki ja mam tutaj, ale chyba easy. I tak jak tutaj też Krystian wspomniał, Sebastian też, że nie ma sensu zużywać na Lisę, chociaż nie wiem, czy Krystian o tym wspomniał. Aha, jeśli chodzi o naboje, bo ona jest kuloodporna. Oczywiście świetnie ci idzie, progres jak cały czas do przodu, tak wszystko pięknie kojarzysz, nie motasz się. Pozdrawiam i do następnego. Dziwnie, jakiś alarm się tu włączył, bez sensu. Joanna, także dzięki Sebastian, Seba dzięki. Joanna, witam Frodo, no to teraz pora na ogarnięcie tego budynku, pokonać pająki. Nie, zapomniałem. Joanna mi tu wszystko przypomina. Rekiny, no tak, rekiny, duże, zmutowane, roślinkę jeszcze, i będzie wyczyszczone. Czekam na kolejny odcinek, pozdrawiam i życzę miłego dnia. Również Joanna, pozdrawiam, miłego dnia życzę. I pozdrawiam również Ebi. Ebi siedzi cicho, ogląda, również pozdrawiam. Dobra, słuchajcie, to jeszcze stoperan włączę, żebym wiedział, ile tam tego. Także jesteśmy w tej części jakby budynku, nie wiem. Shotgunem idę dalej. I tutaj będą, no tak, tutaj będą te roślinki. Kuźwa, wiecie co? Rekiny, ja to pozapominałem. Znaczy, mylą mi się z poprzednimi częściami. Nie wiem, jakoś tak to wszystko. Ja mam taki nieogar. Tutaj coś było? Aha, it's locked, to jest 001. Tutaj była ta roślina, ta wielka, ja to pamiętam. Dobra, to może na razie wejdźmy tu. Żeby mnie te macki tam nie dorwały. Nie kojarzę tych pomieszczeń. Aha, to jest taki długi korytarz. Aha, tam to było zamknięte. No dobra, idziemy, co będziemy tak. Już nie pamiętam, czy mi coś tu wyskoczy, czy jaki czort. Newspaper. Tak, tutaj te pszczoły były, tak? Było coś takiego? It's locked. Gallery. Jak ja to wezmę, to coś z tymi pszczołami było. A tu mogę wejść? Mogę. 002. Jakieś papiery. Raporty znowu. The plant. No właśnie, growing. T-virus i tak growing, że aż masakra poszło z tego. Nie pamiętam. Specyficzne jakieś chemikalia musimy zrobić tutaj. Jezu, już nie pamiętam, jak to było. Coś tam było, że trzeba było te kolory mieszać, co? To było to? Agresywna jak cholera. Dobra. Znowu. Na tych gazetach pełno... O, to może... Jezus! Serio? Bo to ewidentnie można przesunąć, nie? Bo mi się wydaje. Tak, tylko że... Nie w tę mańkę. Jak ja mam to zrobić? No, tylko że... A to? Aha, bo to jest zejście na dół. Wiecie co, bo tu jest jeszcze... To jest... On wyszedł z tej toalety tutaj, tak? A tu? Chodźcie, jeszcze zobaczymy tu. A czy z łazienki, czy co to tam jest? Tu jest łazienka? No. Tu nie trzeba tego korka wyjąć. Tu coś jest. O, kluczyk. Krystiański. A mogę zobaczyć ten kluczyk? On ma jakieś takie... Jakiś taki napis. A, jest 001. Dobra, bier to. No to dobra, to tutaj chyba nic więcej, no nie? Dobra, broken. Mam kluczyk 001 do pokoju, tylko że chciałbym jeszcze tutaj zobaczyć, co dalej było. Ten jeszcze chyba nie wstanie, co? Za wcześnie na wstawanko. Dobra, no. Ja nie pamiętam. Czy tutaj były te rekiny tam na dole? Czy to jeszcze nie pora na to? Tak. To było to. Ja pierdzielę. I to były te skrzynie do przesuwania? Ta, okej. A jak to wygląda? Tu jest woda? Co? No dobra, no to co? Idziemy z koksem, robimy sobie przejście. Tu obok były drzwi, nie wiem, ale one chyba są zamknięte z tego co powiem. No, nie wiem jak tu tam przy Krysie jest, ale pamiętam jak była Jillka, to chyba było zamknięte, czy jaki czort. Dobra, weźmy jeszcze te trzecie tu. No te drzwi tu, nie? Dobra, mamy przejście. Ja jeszcze zobaczę tylko te drzwi, ale one chyba zamknięte, co? Tak. Roślinka, dobrze. Tak, tak, tutaj będzie rekin. Rekiny jak nic. Joanna dobrze mówiła. Miała rację. Tylko że ja tutaj... Richard! O, Rysiu, a ty co tu robisz? Boże, naprawdę przyszedłeś tutaj po to, żeby... Boże, wszystko na marne. No przecież nie wytrzymam zaraz. No po co żeś tu przylazł? Przecież on leżał... Po co ten Rysiek tu przylazł, powiedzcie, no? Leżał sobie tam, uleczyliśmy go. To nie, po prostu... Aha, it's locked. Słuchajcie, a ja mogę na przykład zabić rekina? czy jak? Nie ma tak zmarnować naboja, nie? Nie pamiętam jak to było, to była jakaś... Aha, to było coś... Nie wiem co tam było napisane... Garden? Boże... Aha... Ja tutaj nie przejdę teraz, dobra... No, musimy się pozbyć rośliny, bo to są jej korzonki... Mhm. Czyli tutaj są korzonki, tak? Tędy nie przejdę. Jezu, jeszcze ten wielki. Bo można by było się tych małych chyba pozbyć, z tego co wiem. Z tego co pamiętam. Dobra, ale ja tutaj chyba nic nie zrobię w tej chwili, tak? No bo co ja mam zrobić? Tam nie można było przejść. Tutaj też. A w ogóle jak stoimy z tym? O, dobra, to weź sobie to. Podlecz się tym. No mam kluczyk do 101, więc 001, więc myślę, że najpierw to spróbujemy. Tylko teraz tak, ten pewnie mi tu wstanie zaraz. Nie pamiętam co z tymi rekinami, serio. Czy tam się udać tylko w momencie, kiedy będziemy mieć... Ale nie, te korzonki. Stajesz? Tutaj pamiętam, że tu były te takie owady. Weźmiemy tą mapę. No właśnie. Te robactwo tutaj. A możesz się... Tam trzeba coś napsiukać, pamiętam, jakimś psiukaczką. Ten pokój gdzieś był tu? Czy ja coś pominąłem znowu? Tu? To nie był ten pokój? Jezu. Wpadnę na te drzwi zaraz. No. Co? A, tu wisielec jest. Mhm. Dobra, zanim ten, to chodźcie do tej łazienki, bo to też takie podobne pomieszczenie jak tam wcześniej. Co tu było? A, ten wstanie pewnie, co? Heniu. Dobra, mam... Niech on tam będzie. Chyba że on wyjdzie później z tej łazienki. Nie mam pojęcia. W każdym razie... Ten tu wisi. Tu coś jest. Magnum? Uuu. Nie, to jest ten taki... Do tych petard takich, tak? Boże... Bathroom probably last one. Aha, dobra. I ten kluczyk tam, tak? Linda. Tu jeszcze mam te. O, tu jeszcze coś by błyszczy fajnego. O, kurde. Dobrze, że tutaj zaraz obok mamy skrzynię, więc... Możemy to wszystko pozabierać. 30 naboi. Coś w szafie, coś na półkach. Books. Literatura jakaś, filozofia grecka. Dobra, to tu chyba nic więcej, co? No nic więcej, no gościu się powiesił. I co ja mam zrobić? Mam kluczyk, tylko teraz to jest taki kluczyk, wiecie, taki, kurde... Taki jakby do laboratorium jakiegoś. Na razie wiecie co? Zostawię te rzeczy tutaj. Znaczy nie wiem, tam nie wszystko, ale... No bo... No przecież nie będę z tym szedł. Ani z tym. Tutaj, gdzie ja mam te naboje? Jezu. Serio? Nie no, musi gdzieś być. A, tu, dobra. No. No i co? I to resztę chyba zostawię, nie? Tylko wiecie co? Jeszcze chciałbym coś zobaczyć. Control room key? Control room key? Kurde, a... Tam, u tych rekinów? Tak? U tych rekinów tam? Boże. Cholera wie. Bo jeszcze tutaj są drzwi na wprost, ale te pamiętam, że drzwi na wprost to było chyba wyjście do tej rośliny tutaj, co? To nie było tak? To nie było tej rośliny czasem? W całej okazałości? Ach, kurwa. Serio? A, to były te lampy takie. Mhm. No. Czerwona, ble. Jakieś inne kolory jeszcze były. No nawet mi tutaj się nie wykluwuj, że jakieś kuźwa znowu wyklują się jakieś małe robaczki. Ciekawe, jak to jest na tym plakacie. Idzie do mnie następny. Może tutaj tyle roślin jest. No dobra, to weźmy tu, zróbmy na razie porządek z tymi pająkami. Tam z... Dobra, to jest po drugiej stronie. Na razie jestem, słuchajcie, spokojny. 2, 3, 4, 5, 6. A, kurde, jak to było? Boże. Coś było, że ja pomyliłem kolory w poprzednim odcinku. Chyba Adrian mi nawet o tym pisał, że jakiś daltonista jestem, ale ja nie pamiętam, co to było. Coś było z tymi piłkami, no. Z tymi bilami. Dobra, tam na dole, co tutaj ten pomarańczowy, czy nie wiem, czy jaki czerwony. To są naboje. To ja chcę. Idziesz? No tu fajne rzeczy są. Co to było? O, dobra, książka. I apteczunia. Czy jeszcze coś? No bo wiecie o co chodzi, czemu mi to tak tu łazi? Tu jeszcze coś błyszcza, bo mi się wydaje. Zmarnowałem nabój. Nie byłem pewny, że go namierzy go. Łazi tam kuźwa ewidentnie. Co za dziadostwo. Nie pamiętam, słuchajcie, o co chodziło w tym. A mogę tę księgę otworzyć, czy jaki czort? Naprawdę nie ma nic? It's book with the red cover, nothing in print of any pages. It's there a special way to use it. Ale jak? Nic, słuchajcie, się nie dowiem. Bardzo ciekawe, nie przypominam sobie tego, nie pamiętam tego. A słuchajcie, a mnie... No wiem, ale mogę użyć? Szkoda, że nie można użyć bezpośrednio, wiecie, żeby już nie nosić, ale użyć. Czyli tutaj nie było rośliny, tutaj były pająki, kurde. Nie pamiętam, co tam było z tymi lampami. A z tą książką? O co chodzi? Po prostu może gdzieś mam wtrynić w jakąś... No ale wejdziesz czy nie? Na jakąś półkę, bo ona czerwona jest. Jezu, nie pamiętam. Oj się ja patrzę. Kuźba. Nie wiem, pójdę do rekinów i zobaczę, czy ten kluczyk w ogóle to jest do tego. Nie wiem, nie? Bo słuchajcie, nic innego mi nie przychodzi jakoś do głowy w tej chwili. Za dużo mam mętlik, za dużo po prostu rzeczy do zrobienia, mam wrażenie. Przecież jeszcze tamtą windę trzeba... Nie ogarniam wety. Tutaj za bardzo nie... No ten kluczyk po prostu, tylko ten kluczyk. No, no. Ten Heniu pewnie tu wstanie zaraz. Dobra, to go zdzielimy na shotgunem i tyle. Ja nie będę się tutaj cackał. Nie, tu są te pszczoły. Boże, już nie pamiętam. Widzicie? Ja jestem kuźwa... Nie! No patrzcie, kuźwa, chciałem otworzyć drzwi. Zatrułem je, czy jaki czort? Staniesz? Przeciadł. Ciekawe, czy on teraz... ja już nie pamiętam, jak się go drugi raz zabije, to on już wstanie, czy już go nie będzie? Chyba już go nie będzie. Dobra, idę zobaczyć do rekinów i ja nie wiem. Jak to nie będzie to, to ja się zachlastam. Bo to nie jest do tego kluczyk. Nie. Bo to było z drugiej strony. Dobra. Przydałoby się te rekiny też, chociaż te dwa takie, co krążą za mną, skasować. Nie wiem, takie mam wrażenie, że to będzie dobry pomysł. Tylko weź to zrób. Nie wiem, spróbuję, słuchajcie, ten klucz tutaj. Tak, dobra. Mhm. I można go wypieprzyć już od razu. No i spoko. Co to było? Jakaś wajcha? Nie. Coś emergency. Emergencowe. stryczek jakiś, ale to nic nie działa. To co to było? Aha, to się nie schodziło na dół. Poczekajcie. Gdzieś ta roślina tutaj gdzieś jakaś była? Nie. Aha, o kurde, pamiętam. Tu się coś uciekało, tak? Było coś takiego? Pff, pewnie, że tak. No i tu zaraz zginę, bo ja nie pamiętam, gdzie to się uciekało i co to się robiło. O, tu apteczka. Dobra, tu nic. Do czego to było? A tu gdzie mnie prowadzi? Nie, no to tutaj nie wejdę. Pełno wody. Co tu można by było zrobić? Tak, tutaj trzeba było coś wstawić. Dobra. Żeby się pozbyć tej wody. Ale pamiętam, że później trzeba było coś uciekać. Kurde. No i się zaczęło. Nie pamiętam, słuchajcie, zginę tu. Nie pamiętam. Nie. A coś tam na... Nie wiem, które tu się tak jakoś naciskało, czy jaki to był czort. No ale tu się nic nie... Aha, dobra, teraz... Dobra, ale to... Reaching 70% of pressure threshold. Aha. O Jezu. Dwa nie. O Boże, zginę. Ja pierdzielę. Reaching 90% of pressure threshold. Dało się? Żart! Naprawdę? Ale dwójkę nacisnąłem, to miało jakieś znaczenie? No i? A tu jest woda? Tak, nadal jest woda. A, i teraz się pozbędę wody. A, dobra. No. Słuchajcie, udało mi się, ale no fuksem. Bo nie wiedziałem, jaką cyferkę mam tam wtrynić, nie? Ale okazało się, że dwójeczka jest dobra. Spanikowałem. O 90% już bym deadnął. Dobra, nie ma tutaj... Nie ma już chyba tego, jak on się nazywa, tego rekina, co? Znaczy on tu jest, ja wiem, że on jest, tylko on... Jego trzeba tam naelektryzować, nie? Trochę jakimś prądem, pamiętam to było. Dużo fajnych naboi tu jest. Bardzo ładnie, bo ja tu się troszkę spłukawszy. Dynamity, nie dynamity, to wszystko poszło w cholerę do góry. Czekajcie, bo stąd przyszliśmy. No to nie wiem, no to tu? Wiem, że taką skrzynkę trzeba było zrzucić i pokopać troszkę prądem tego rekina. Tu są te... Walić tu się... Bo to są te takie, wiecie, te małe rekiny, ale gdzieś jest... O, jestem wielki tu. No, no, no. Tylko, że ja teraz mogę tam zejść? Chyba mogę. No. Jak to było? Jak to można było... Wiecie, o co chodzi? Bo wiem, że to można było wrzucić do wody, ale ja wiem... Czy teraz? Czy najpierw... Poczekajcie, może najpierw wrzucę, a potem... Bo też jestem głowa. Najpierw może zrzucę to. Można to zrzucić już teraz? Nie. No ta ryba chyba musi coś tu zrobić, słuchajcie, ogonem machnąć, żebym ja mógł to... Obudzisz się? Rybka. Kurde, co mam zrobić, żeby ona się... Żeby ona się tak fajnie, wiecie, obudziła. Gdzie masz pyszczek? A jejce. Nie chce ryba współpracować, słuchajcie, nie wiem, o co chodzi. Co mam zrobić, żeby ona współpracowała? Tutaj to w ogóle jakaś porażka. A tutaj było jeszcze takie jedno przejście, ono zamknięte jest, czy ona mnie doprowadzi po prostu do wyjścia? Bo jeszcze jedne były drzwi. No nie pamiętam, jak to było. Co ryba musi zrobić, żeby się ruszyć? O tu! Co to jest? Pokopać rybkę. No to jest to takie wyjście, ja kojarzę to. Naboje do Magnuma, tak? Wow. Dobra. Wszystko zamknięte. No to jest chyba do wyjścia, z tego co pamiętam. Tu wyjdziemy... Kurde. Nie wiem, czy ja tu chcę. Tutaj wychodzę niepotrzebnie chyba. Tak, to jest tutaj przy tych skrzyniach, co rzucaliśmy do wody. A teraz chyba nie ma tam wody i teraz nie będę mógł przejść. No właśnie, a jest tu woda teraz? No i chuj. No właśnie o to chodzi, no. Po co żeś tu przylazł? Dobra. A co mam zrobić z tym? Z tym rekinem, na litość boską. Może coś źle robię. Jeszcze ta roślina tam, ja pierdzielę. Ile to tutaj do zrobienia jest, tyle, że po prostu ja już nie mam pytań. A, tu było to. No, 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 to tu. No. Jeszcze? Czekajcie, patrzcie, czy ślepy jesteś, kuźwa, nie widzisz, patrz na to. Ja pierdzielę, Frodo. Weź w ogóle, idź stąd. Taka zarąbista broń. Centralnie mi tutaj... Czekajcie, bo rybcia w ogóle nic nie chce robić. Co ja tutaj mogę zrobić? A jakbym teraz nacisnął? A, nie ma powera. A czekajcie, a tu? No właśnie! Ja wiem, że rybcia właśnie coś musiała zrobić, że odcięła mi teraz drogę ucieczki. I teraz tak. Ja to wrzucę. Tak. I teraz to włączę. No i rybcia pójdzie wek. No. Tak usmażona rybcia. No. Jest po prostu rewelacja. Tylko jaki był w ogóle cel w tym? Czy ta ryba nic... Aha, dobra. Już wiem jaki był cel. Co to jest? Galeryki. No i wszystko na ten temat. Wiem gdzie iść. Boże, gdzie to było? 7 lat świetlnych gdzieś stąd. To było tam, gdzie te pszczoły, nie? Wiem, wiem. Bo to wyjście jest tu jedno jedyne. Tam taka apteczunia duża została. Dobra. Później będę płakał. Czyli to jest jakiś shotgun inny chyba, taki lepszejszy. Bardziej lepszejszy. Bardziej lepszejszy. Tu. I teraz zobaczymy, czy ten pacjent tutaj wstanie. Ale chyba go nie ma, nie? Bo to jest tak po tym drugim jakby mutacji, jak zastrzelimy go, to już chyba się nie pojawi znowu. Tak, dobra. No to słuchajcie. Odejdziemy do tej galerii, nie? Tylko nie wiem, czy ja dobrze idę. Tak, tu. Czyli galeria jest tu. I od razu wywalamy ten klucz. A tu co tu było? No, no, no. Dobra, rozpylaczka tu jest. No, no, no. Wiesz co, no szkoda mi trochę... szkoda mi trochę shotguna na niego. No jest rozpylaczka, ale to jest po prostu... Ona jest już pełniutka, ta rozpylaczka, czy nie? Tutaj będzie ta roślina. Dobra. Ja pierdzielę, za mnie szlak trafi. Spierdzielaj mi jeden z drugim, bo mnie kurwica zaraz weźmie. Już nic nie wezmę, nie? Ja mam full, dobra. Bo tu są jeszcze naboje, widzę je. O! No uzyt. Ale nie pamiętam co to było. Kurde. Nie, to mi nic nie mówi. Słuchajcie, to co? Tą rozpylaczką... A pokaż mi tą rozpylaczkę. Czy ona jest pełniutka, czy... Dobra. Nie wiem. Wydaje mi się, że to będzie dobry pomysł. A poczekajcie, a mogę na przykład to... A nie teraz. No, jestem kuźwa... Kołszyn. No, szlak by trafił, wzięła jedna z drugim mnie... skołszynowała, nie? Trzy naraz wypadł? Nie, jedno. No szkurde, teraz będzie mnie tutaj... Czy wy to widzicie? Jedna jeszcze będzie mnie tutaj męczyć. Dobra, chodźcie, zobaczymy co tam na tym biurku jest. Podejrzewam, że jakiś kluczyk albo co. Gościu nie miał nic już więcej, nie? On po prostu tutaj... O Jezus. Co tu jest na tym biurku? A, kluczyk. Dobra. Jeszcze coś? Ale to jest do tego? 003? Pokaż. A. No i tutaj... Słuchajcie, a, też już nie mam, dobra. Bo tu była roślinka... Jaka to była roślinka? Czerwona. A jestem kołszynowany. Boję się tu wejść. Bo ja tu pamiętam, że tu chyba była ta roślina. Nie chcę zginąć, wiecie? Jeszcze jedna pszczółka mi została, Maja jedna. Idę, słuchajcie, tutaj na zapis. W sumie to powinienem już zakończyć. I chyba tak zrobię. No nic, po prostu do tej roślinki tam pójdziemy w następnym odcinku. Chociaż jeszcze by się przydało, ale skąd by to wziąć? Skąd ja mam wiedzieć, jakie tam hasło? Czy ja gdzieś pominąłem to hasło? My mamy jeszcze takie naboje gdzieś? Czy tylko to jest jeden pakiet? Jeden. Jezu. Dobra, do Magnuma jest tylko jedno. Shotguna może zostawimy. O, tak zrobimy. Bo te naboje to są do shotguna, prawda? Znaczy do tego, że tutaj więcej ma po prostu naboi. Pamiętam to kiedyś też ktoś chyba... Bo też Krystian mi o tym mówił. No. Także słuchajcie, bardzo dziękuję wam za dzisiaj. Już teraz w ogóle nie mam broni. Dajcie znać, jak tam, co tam. Czy dobrze idziemy? Chyba dobrze, nie? Kurde, no nie wiem. Nic chyba po drodze nie zapomniałem, co? Tam tylko potem ten, do tych wind, te akumulatory, te w tych pająkach, kurde. O co chodziło z tymi takimi lampionami? No i ten kot, nie wiem, czy tam będzie gdzie ta roślina. Co my jeszcze potrzebujemy, żeby tą roślinę zniszczyć? Bo ona bronią się chyba nie dało, nie? To trzeba było coś tam zrobić chyba z nią. Kurde, nie pamiętam. Dobra, dajcie znać, co tam, jak tam. Do następnego odcineczka. Trzymajcie się, cześć.